Polacy są w szoku po ostatnim filmie który pokazuje, że Polska nie jest w stanie się i nie będzie się rozwijać w następnych latach, że będzie podupadać gospodarczo i to drastycznie na przykład poprzez różnego rodzaju głupie, skrajnie głupie i nieodpowiedzialne decyzje które właściwie można odwrócić w ciągu jednego dnia, no ale tego się nie zrobi, dlatego Polska, szanowni państwo gospodarczo w danym momencie upada upada właśnie od lat, nam się tylko wpaja, że Polska nie upada, Polska upada ma największą inflację prawie w Europie szanowni Państwo prawie ma najsłabszą walutę w Europie Polska zapada się gospodarczo mamy skrajną depopulację ceny nieruchomości są popowane naszymi podatkami ceny ziemi są popowane naszymi podatkami są zabierane z szpitali są zabierane z przychodni są zabierane ze szkół szanowni Państwo w danym momencie mamy skrajne nieodpowiedzialne prawa które pokazują czarno na białym co zaraz pokażę że w w Polsce. Nie, cio, ciągle mnie pytają ludzie, czy wracać do Polski, czy kupować te nieruchomości, czy sobie kupić 50 nieruchomości, czy zakładać biznes w Polsce. Ja mówię wprost: ja osobiście bym do Polski za żadnego bata nie wrócił. Tym bardziej po wypowiedzi jednego z przedstawicieli BBB, BBN, czy coś takiego, prawda? Tutaj międzynarodowa, międzynarodowa szanowni Państwo, instytucja namawia do Polaków do tego, międzynarodowa, chyba, która ma siedzibę. W Waszyngtonie czy tam gdzieś, namawia Polaków do, właściwie rząd Pol nie Polaków, tylko rząd Polski do tego, aby wprowadzano w Polsce masowy powbór Polaków, czyli no istnieje taka możliwość, że chcą nas wrzucić w maszynkę do mielenia mięsa Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość w danym momencie, nie wróciłbym do Polski i koniec kropka a oczywiście to wszystko mogłoby być odwrócone, no ale jest jak jest, a jeżeli chodzi o ceny nieruchomości i o w ogóle o rynek nieruchomości, moim zdaniem to jest jedna wielka zapaść, jest depopulacja a jak będą wprowadzać masowo tylu ludzi, ilu wprowadzają Polska nie jest w stanie społecznie przyjąć tych wszystkich ludzi dobrze, że ludzie do nas przyjeżdżają fajni do pracy i tak dalej, że przyjeżdżają nie wiem, z Kambodży, nie wiem z jakiegoś tam Wietnamu, że do nas przyjeżdżają, że przyjeżdżają do nas z Filipin i tak dalej, dobrze, bo to są ludzie, którzy nie mają z Polakami żadnego problemu, szanowni Państwo ale finalnie dużo ich nie przyjedzie, oni zresztą są oni bardzo mało mogą zrobić pracy, bo oni są po prostu dwa razy mniejsi od nas. No po prostu są mniejsi, więc oni nie są w stanie fizycznie pracować, prawda? E, więc oni zawsze będą skazani na niskie zarobki i za długo tu nie będą przyjeżdżać. I tutaj po drugie, na, na samym końcu też jest zimno. Ale zimno, do zimna, takiego zimna, jaki mamy w Polsce, jest przygotowany tylko i wyłącznie Europejczyk. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość, więc ci ludzie i tak będą stąd wyjeżdżać. A jeżeli będziemy przyjmować e, narody, które nas po prostu nie lubią, Lubią, nienawidzą, a wręcz mają, e, szanowni państwo, na swoich sztandarach e, najgorsze, najczarniejsze e, scenariusze w historii, które się niestety wydarzyły, to będzie jeszcze gorzej. E, ale teraz pokażę czarno na białym, powtórzę jeszcze raz, szanowni państwo, w Polsce mógłby być raj na ziemi, w Polsce mogłoby być bogactwo, ale obawiam się, że istnieje taka możliwość, iż e, nawet Argentyna niedługo nas wyprzedzi, bo jeżeli w Argentynie rzeczywiście te wszystkie reformy przejdą, jeżeli rzeczywiście oni zrobią dobrze te reformy, już się dowiadujemy, że można w Argentynie płacić bitcoinami, można płacić różnymi walutami, można płacić dolarami, bitcoinami. Wiecie, czyli ten pieniądz się nie będzie dewaluował, ten pieniądz nie będzie poddawany inflacji. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy mogą używać swojego drewna, ile chcą. Pamiętajmy, że Argentyna jest wielkim. ja tylko przy, przykład Argentyny podaję, ale po, podaję także e, przykłady z tego ostatniego filmu, szanowni państwo, pokazałem państwu, że nam się wpaja, że u nas ceny nieruchomości muszą być drogie, że ziemia musi być droga, że musi nie być w Polsce drewna do ogrzewania naszych domów, że nie mamy drewna, że nie mamy miejsca do budowania w naszych, wiecie, 300 czy 400 miastach i tych wszystkich połaciach pustych, w które należą do Rzeczpospolitej, na, której, na których rośnie masa drewna. proszę zobaczyć, szanowni państwo, to, to jest to, co ja pokazywałem w, w ostatnim filmie. Jeżeli chcecie, to obejrzcie. Szanowni państwo, to jest hel. Popatrzcie, to jest hel. Ja to powtarzam jeszcze raz. To jest hel i ten hel. Y, wszędzie są lasy, szanowni państwo. I ten hel mógłby przecież y, y, wyglądać na przykład jak, y, proszę bardzo, jak La Manga, prawda, szanowni państwo. La Manga. Przecież hel mógłby wyglądać jak La Manga. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, to, to jest takich hiszpańskich hel tam w Hiszpanii się buduje wszędzie dlatego w Hiszpanii za metr kwadratowy nieruchomości są 2000 zł szanowni państwo 3000 zł dlatego w Hiszpanii yy, 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 są ultratanie nieruchomości, tu mamy, popatrzmy tu mamy szanowni państwo Lamangę, tak mógłby wyglądać Hel, tak mogłaby wyglądać Mierzeja Wiślana, moglibyśmy szanowni państwo mieć masę nieruchomości miejsca do budowania tych nieruchomości tanich, yy, taniej ziemi a z yy, szanowni państwo wyciętych drzew, na przykład z Helu. proszę zobaczyć ile tu jest drzew, z wyciętych drzew z helu, mielibyśmy meble, drewno, opał szanowni państwo, moglibyśmy sobie z niego budować dużo rzeczy, popatrzcie ile tego jest na tym helu, tego drewna tego miejsca do budowania, a tutaj mamy Mierzeję Wiślaną, szanowni państwo, na i Wiślanej też mamy całą masę, mówią, że, że nie ma gdzie budować, jest gdzie budować a popatrzcie ile byśmy mieli drewna z tej Mierzei Wiślanej, no ale Polacy wolą dwie i pół foki i 4 rybitwy, no to niech mają 2,5 foki, 4 rybitwy, niech sobie Roz, robią rezerwat w Polsce. Hiszpanie będą sobie robić, szanowni państwo, i inne kraje La Mange, To jest Lamanga, to jest ich mierzeja wiślana, dlatego są dalej od Polaków znacznie bogaci i żyją pięć razy e, lżej niż Polacy. Tam nie ma zimy, nie trzeba gazu. Proszę zobaczyć, gdyby Polacy byli Hiszpanami, a Hiszpanie Polakami, szanowni państwo, to Hiszpanie na, na polskiej Mierzei i polska mierzeja by wyglądała tak, a, a La Manga by wyglądała y, jak kawałek skrawek Pustyni na środku morza, szanowni państwo, gdyby Polacy w Hiszpanii rządzili. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, mamy w Polsce ma... polskie nieruchomości mogą być znacznie tańsze, mamy masę do budowania, mamy masę ziemi, polska ziemia może być łatwo uzyskiwalna, mamy bardzo dużo drewna, wszystkiego mamy, szanowni państwo, proszę zobaczyć. To całe drewno można ściąć na helu i zacząć tam budować, szanowni państwo, co się chce, można, szanowni państwo, na mierzei mierzeja całe kilometry, dziesiątki kilometrów, szanowni państwo, połacić drzew. Za darmo nasze drzewa, to są nasze drzewa, nasze drzewa, szanowni państwo, Pro, proszę zobaczyć, nasze to jest nasza dzicz, to są nasze drzewa, to jest nasz majątek, naszego narodu, szanowni państwo, powinniśmy to zrobić. Jesteśmy w tak kryzysowej sytuacji, że nawet nie wiemy, jak w kryzysowej sytuacji jesteśmy. Nasz naród upada, nie będzie go za 20 lat, nie będzie, szanowni państwo, tego narodu i koniec kropka. Proszę zobaczyć, to są całe dziesiątki kilometrów: drewna, 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 drewna i budowania i yy, miejsca do budowania nieruchomości. Przepraszam, ciekawy. Mówi się, szanowni państwo, że, że nie ma w Polsce miejsca do budowania nieruchomości, że nie ma drewna, a to co to jest? Miejsce do budowania nieruchomości i całe hektary, y, dziesiątki kilometrów kwadratowych, szanowni państwo, drewna, które by zasiliły y, Polskę chyba, to całe drewno z tej Mierzei Wiślanej i, i z tego tego, chyba nie wiem, nie, nie wiem ile by zasiliło pół Polski, no ale chyba te wszy no, większość, no, Wszystkie domostwa w Polsce by za, e, przez, nie wiem, przez jedną zimę, może przez dwie zimy, nie wiem, szanowni państwo, ile tego drewna jest, ale jest go dużo. E, mówią, że w Gdańsku nie ma drewna, szanowni państwo, w Gdańsku nie ma drewna, proszę zobaczyć, tu mamy, szanowni państwo, e, w Gdańsku nie mają drewna, tu mamy, e, proszę zobaczyć, tu jest Gdańsk. Szanowni Państwo, w Gdańsku mamy masę drewna, a mówią, że drewna nie ma, mówią, że nie ma gdzie budować, a to są tereny Gdańska. Szanowni Państwo, Gdańsk by mógł wyglądać, proszę bardzo, e, dlaczego Gdańsk nie wygląda jak Benidorm? Proszę zobaczyć, w Benidormie wszystko buduje się przy plaży, tam im nie szkodzi, proszę zobaczyć, budynek przy budynku, wieżowiec przy wieżowcu, szanowni Państwo, dlatego tam nieruchomości są tanie. Proszę zobaczyć, to jest Walencja zaś. Walencja, to w Walencji można budować przy plaży, no a w Gdańsku, szanowni państwo, nie można budować przy plaży. Na Lamandze można budować na plaży i się bierze drewno i się używa to, co się ma. No, ale w Polsce nie można, szanowni państwo, bo w Polsce są ważniejsze rybitwy i w Polsce nie jest ważny na terenie Rzeczpospolitej, nie jest ważny naród polski, tylko rezerwa de dla debili, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, tutaj mamy dalej, eee, widzicie. Eee, wszystko przy plaży budowane, prawda, a Polakom się wtrężala, że oni potrzebują drewna przypraży, bo im wiatr blokuje. No to niech im blokuje wiatr w tej upadającej gospodarczo Polsce. Szanowni państwo, już niedługo prawdopodobnie Argentyna będzie bardzo fajną destynacją, bo Argentyna znacznie została zapomniana jako gospodarka i w ogóle jako miejsce. Prawda, tak wszyscy jeżdżą do tej Tajlandii, do tej Kambodży, na te Filipiny i tak dalej. No ale przecież jest Argentyna, no ale w Argentynie jest taki problem, że jest biednie, prawda, że jest ta hiperinflacja i tak dalej no i co by musiało się stać w Argentynie, no jeżeli te reformy temu Milei wyjdą w, 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 szanowni Państwo w tym e, się wprowadza e, wprowadza się Buenos Aires Szanowni Państwo, wprowadza się w Argentynie możliwość płatności bitcoinem, wprowadza się możliwość płatności dolarem i wielu innymi walutami. Jeżeli oni naprawdę wprowadzą normalne, wolnorynkowe prawa i ta gospodarka naprawdę może runąć z kopyta. Oni mają, Argentyna jest prawie największym krajem na świecie generalnie. Nawet ludzie o tym sobie nie zdają sprawy. Tam mieszka tylko 40 milionów ludzi. No ale generalnie Argentyna jest największym, prawie jednym z największych państw na świecie proszę sobie wyobrazić, tak? Proszę zobaczyć, to, to jest plaża w Buenos Aires. Gdyby, gdyby Argentyńczycy myśleli jak Gdańszczanie, no to by nie mieli, to by Buenos Aires nie wyglądało jak Buenos Aires, tylko tu by mieli jakieś krzaki, prawda? Jakieś krzaki, tu by nie było, tu by były krzaki, a nie budynki, szanowni państwo. I o to chodzi, że, kto wie, może już niedługo bardzo dobrą destynacją będzie właśnie Argentyna, bo ta inflacja może zostać zduszona poprzez możliwość płatności bitcoinem. No bo jak płacisz bitcoinem, no to w sumie, no to jak mierzyć tą inflację? To wobec ich waluty nie będziesz mierzyć. Dolar będzie na ulicach. No to w sumie nikt generalnie zawsze gorszy pieniądz niby wypycha lepszy, no ale mi się zdaje, że no zawsze będą oddawać te, no zawsze będą oddawać te, te, te pesosy prawda, no ale będą mieli majątki w dolarach i też będą mogli nimi płacić właściwie prawda, więc z, zobaczymy to jest bardzo interesujące, czy zaniknie e, peso, czy się ustabilizuje i po prostu e, będzie tylko taką wymianą, taką państwową peso, taką wiecie, jakąś taką e, średnią, pośrednią e, no ale widzimy szanowni państwo, wszędzie się tak buduje przy plaży wszędzie się buduje przy plaży nie, nie wiem, nawet Afrykańczycy w południowej Afryce, w tym, w. Jak to się nazywa? W, w Cape Town, prawda? Nawet oni budują przy plaży. No dajmy sobie na spokój, prawda? Nam się wmawia, że nie mamy drewna. Mamy masę drewna, mamy masę drewna. W Gdańsku to powinno się wszystko ściąć, zostawić jakieś ładne parki, postawić tam fajne mieszkania, apartamenty, domy, szanowni państwo, szkoły i tak dalej. A nie, żeby ludzie się w jakichś falowcach gnieździli. To są wszystko urojenia urojenia, szanowni państwo, Polacy żyją w urojeniach, jeżeli im potrzebne są dwa dziki, no to niech im będą, nie, to Argentyjczycy będą się zaraz rozwijać, yy, cała Azja się rozwija, bo se wszyscy budują przy plaży, pół żartem, pół serio, prawda? No ale to są tego rodzaju decyzje, tak? Argentyna się rozwija, szanowni będzie zaraz prawdopodobnie rozwijała, jeżeli im to wszystko wyjdzie. Filipiny się rozwijają, Indonezja, Singapur, Hongkong, Chiny, szanowni państwo, Indie. Tam się nikt nie zastanawia nad takimi rzeczami, znaczy się w, w Indiach, czasem w tam, w niektórych miastach, Miastach, tam też biegają pantery, no ale dlatego, Indie trochę wyglądają jak wyglądają, prawda? Naprawdę, szanowni państwo, nam, nam się wciska takie. Kocopoły, dlatego ja bym nie wracał do Polski, bo Polska generalnie nie ma przyszłości, bo w Polsce rządzą, nie wiem kto rządzi w Polsce, ale moim zdaniem to nie Polacy, proszę zobaczyć, to jest Buenos Aires, a to jest następne miasto Mala Malaga, szanowni Państwo. W Maladze też jest wszystko przy plaży, wszystko jest przy plaży, tylko Polacy wymyślili super technologię pozostawienia lasów, żeby im coś tam nie wiadomo co. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Cóż to, proszę zobaczyć, to jest Malaga. Cóż to jest zabełkot w tej Polsce? I tak Malaga jest wszędzie, wszystko Patrzcie, Las Palmas to jest Malaga, a tu wam pokażę Las Palmas. Las pa Palmas na Gran Canaria, szanowni państwo. Gdyby Polacy yy, rządzili na Gran Canaria, nigdy by chyba Las Palmas nie powstało. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć wszystko przy plaży. Wszystko jest przy plaży w Las Palmas. Proszę zobaczyć, tak? No, jakoś, jakoś im tam ocean nie przeszkadza. Nie, nie muszą mieć lasów, szanowni państwo. To jest, to jest wszystko taki obłęd. Mówią, że ta nasza kałuża jest bardziej niebezpieczna niż ocean atlantycki. No, no ta bałtycka kałuża, prawda? No, naprawdę. Mi się tam nie chce powtarzać, mam tego tam, wisi mi to i powiewa. A ten, kto chce, to będzie słuchał i będzie widział, bo ludzie, którzy podróżują, widzą i rozumieją, co się dzieje, no to rozumieją, prawda? No a jedyne co w danym momencie, no to mamy hucpę, mamy jedna hołota bije się z drugą chołotą. I to jest wszystko niestety bardzo przykre. No ale z drugiej strony, ci, którzy rozumieją, wtedy wiedzą, co mają zostawić. Tak więc, szanowni Państwo, zostawać w Polsce, ja bym, ja bym, ja. Ja, ja w Polsce nie zostałem, bo tu nie ma przyszłości. Jako ja, mój kraj, ale tu nie ma przyszłości, szanowni państwo. Tu w Polsce mówię wprost: nie ma żadnej przyszłości. Nie ma żadnej przyszłości. Zaraz będzie dodatkowo dyrektywa budowlana, szanowni państwo, wkraczałam. Nie mamy atomowych elektrowni, szanowni państwo, nie ma mamy masy drewna, y nie, setki hektarów, tysiące czy miliony, nie wiem, szanowni państwo, można tam wybudować na tym na, 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 tanie nieruchomości, bo ziemia będzie tania, administracja będzie szybka, prawda, i tak dalej, za to jeszcze będziemy mieli drewno. Polska naprawdę jest krajem miodem i mlekiem płynąca, pełna drewna, pełna miejsca, pełna wszystkiego, tylko także jest pełna debili kłamców i złodzieży no i koniec, kropka, szanowni państwo. Tak więc wracać do Polski, ja nie wiem po co. Zostawać w Polsce? Też nie wiem po co, szanowni państwo. Eee, inwestować w nieruchomości w Polsce? Może gdzieś tam bym kupił 10 nieruchomości, ale jak przyjdą normalni ludzie do władzy, to szanowni państwo, zapaść cen nieruchomości jest przecież oczywista, prawda? Wystarczy usunąć te wszystkie dopłaty na te wszystkie 35 rodzajów dopłat dla tych wszystkich, nie wiem, grup różnych społecznych i takich i owakich, no to zaraz ceny nieruchomości rybną o 60% szanowni państwo procent, zaraz uwolnimy gospodarkę, szanowni państwo zaraz zaczniemy budować na helu, zaczniemy wycinać te lasy, używać je dla swojej gospodarki tak jak Anglicy używali i dzięki temu szanowni państwo zawojowali świat, no dlaczego Anglicy zawojowali świat, bo ścięli swoje drzewa i co zrobili, wybudowali łodzie i co, i wsiedli na nie i co, okradali hiszpańskie łodzie i jak się wystarczająco okradli to zaczęli kolonizować świat, prawda, no tak to mniej więcej wyglądało szanowni państwo, tak przecież Anglicy to to na złodziejaszków była, która okradała hiszpańskie galeary, czy tam g g g te, 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 prawda? E, to Hiszpanie to tam, e, traktowali Anglików jako śmierdzących złodziei, prawda? No taka była rzeczywistość wtedy, tak? No ale Anglicy przez e, dziesiątki, setki lat, wiecie, zrozumieli jak to wszystko działa, no i zawojowali świat, ale gdyby nie ścięli swoich drzew, to nigdy by go nie zawojowali, bo by nie wybudowali tych łodzi, nie mieliby tych łodzi. No nie mają drzew dzisiaj, no ale mają Anglię, mają Wielką Brytanię, mieli Imperium, prawda? Ja nie mówię, że my mamy Mieć imperium czy coś takiego? Nie. Mamy po prostu mieć zdrowo gospodarczy kraj z narodem, szanowni państwo, a nie rezerwat przyrody. Naprawdę my już jesteśmy rezerwatem przyrody, tylko stoimy przed tym, aby ten rezerwat przyrody bardziej pogłębić, a cała ta gadanina to szanowni państwo jest tylko i wyłącznie jedno wielkie urojenie. Urojenie, szanowni państwo. Ściąć te lasy, szanowni państwo, w Dajsku ściąć te lasy na Helu, na mierzei i wybudować tam apartamenty, domy, co tam chcecie, hotele, budujcie sobie, szanowni państwo, przecież przecież ludzie gdzieś muszą mieszkać i tak dalej i tak dalej. Przecież ludzie muszą mieć drewno, no przecież mamy drewno. To jest jak Arab ma, szanowni państwo, jak Arab ma bez, jak ro, ropę, jak Katarczyk ma y, gaz, jak Norweg ma gaz, no to go używają. My mamy drewno, no to używajmy drewna. Koniec kropka, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapaczki w górę merytorycznego, komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia tego filmu, który po pojawił się na ekranach państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być ważniejsze informacje, aniżeli te, o których właśnie państwu powiedziałem w tym filmie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.